Witajcie! W tym filmie porozmawiamy na temat tego jak zapisać tekst do plików audio. Jeżeli macie jakikolwiek tekst czy z PDF-u, czy tekst z dokumentu tekstowego, czasami być może będziecie chcieli go zapisać do plików audio audio. Audio dowolne, czy WAV, czy MP3, czy ACC, czy jakichkolwiek. Każdy tekst możecie zapisać do wersji audio, które będzie to czytane różnymi głosami, które sami sobie wybierzecie. Jak to zrobić? W bardzo prosty sposób, ale na komputerze. Dowiecie się właśnie w tym filmie i dowiecie się tego krok po kroku. Powiem Wam, ja tą metodę wykorzystuję bardzo często, na przykład pobieram jakąś starą książkę, która nie ma już praw autorskich. Tak, może to być zdziwienie dla niektórych osób. Stare książki tracą Prawa autorskie stają się remotami, takimi po wielu, wielu latach stają się domeną publiczną. I takie stare książki gdzieś tam znajdę w bardzo trudnych, dostępnych miejscach, i sobie często je przerabiam na plik przykładowo audio, żeby mi go odczytał telefon, ale to z plików już audio które zostały stworzone z tekstu. <laughs> Możecie tak robić artykuły, czy różne inne rzeczy do nauki, czy. Czy do dowolnej innej czynności, którą uznacie za przydatną. W tym filmie od A do Z dowiecie się, jak przerobić dowolny tekst na audio. Ale pamiętajcie, mówimy o tekście, czyli jak coś ma w sobie jakieś obrazki, wykresy, diagramy, no to tego na audio sami wiecie, nie, nie za bardzo da się przerobić, chyba że wersją. Omówieniową. Natomiast mówimy o przerobieniu tekstów dowolnych na pliki audio, które potem możecie odsłuchiwać na przykład na własnym telefonie. No dobra, bierzmy się za tą robotę. No dobrze, no i słuchajcie, żeby zamienić tekst na dowolne pliki audio, potrzebujecie do tego oczywiście jakiegoś programu. I ja wam polecę dwa programy różne i od razu mówię wam, to są najlepsze programy, lepszych nie ma. Taką biedniejszą wersję takiego typu programu, którym tekst zamienicie sobie na pliki audio dowolne, pliki MP3, kawy czy jakie tamkolwiek chcecie, to jest D-Speech, czyli taki program. One są wszystkie bezpłatne te programy i możecie je bez problemu pobrać z internetu. Linki w opisie oczywiście do nich dodam. Taka biedniejsza wersja D-Speech, którego ja kiedyś korzystałem, bardzo prosty, bardzo prosty w obsłudze i tyle o nim mogę powiedzieć. No, i ten najlepszy, najlepszy z najlepszych, po prostu lepszego nie ma, to jest, to jest Bala Bolka. Nie? To jest ten program, który mam tutaj otwarty i od razu wam mówię: lepszego programu od tego nie ma. I, I sądzę, że nie będzie już lepszego, bo on ma w sobie wszystko. To jest po prostu Turbo Combine, tego typu. Ma mnóstwo opcji, dużo możliwości. SAPI 5 te głosy obsługuje, ale też głosy online. Z Microsoft Speech i jeszcze tam kilka innych można doków do niego włączyć. Słuchajcie teraz tak mamy tą bal, Balabolkę otwartą bo ja korzystam akurat z tego programu bo jest najbardziej bogaty tutaj mam tekst jaki sobie wziąłem i napisałem dla was żeby on mi go przekształcił na mowę. Dobra, wkleiłem sobie tekst. Przykładowo, jak macie stare książki w PDF-ie, jakieś, jakieś tam teksty, które chcecie na pliki audio zamienić, no to wkładacie je po prostu w te pole. Możecie całą książkę, nie? Tysiące stron tutaj naraz wklepać, nie ma z tym najmniejszego problemu. No i zobaczcie, mam wbity tekst, ale jeszcze muszę Wam powiedzieć o tych głosach. Tutaj mam głosy różne do wyborów, w których on będzie mi czytał. Na początku Wam przeczytam, tylko przeczytam, ale jeszcze nie w pliku audio, tylko jako czytanie, nie? Zapisywanie tekstu do plików audio może być bardzo przydatne. Szczególnie jeśli. Nie, tutaj Jacek mi to czyta. Tutaj może na przykład mi czytać Paulina. Mam, miałem więcej głosów, ale. W... Jeśli chcemy czytaną książkę mieć w formie audio, a nie tylko PDF czy zwykłego tekstu. Dlatego pokazuję wam. No, w każdym razie ja korzystam sobie no, z Jacka, chociaż. Wam jak to zrobić w prosty sposób. Chociaż innych tekstów jest, innych głosów jest dużo więcej. No i teraz właśnie o tych głosach jeszcze wzmianka. Zobaczcie, jest taka strona, to jest oficjalna strona, która też ją dam oczywiście w opisie. To jest Złotowicz i to są głosy do syntezatorów mowy. Czyli możecie pobrać bezpłatnie, bo te głosy, ro, różne głosy są po prostu bezpłatne, nie? Zobaczcie tutaj przykład Alicji. Ten głos nie jest zainstalowany. Brzmi słabo. Potem... Ten głos nie jest zainstalowany. Słuchasz jego gotowej próbki? Nie? Czyli Cezary jest całkiem w miarę spoko. Ten głos nie jest zainstalowany. Jakieś kobiece głosy generalnie słabo wychodzą. Ten głos nie jest zainstalowany. Słuchasz jego gotowy. Nie? nie? Możecie sobie różne głosy? Ten głos nie jest zainstalowany. Słuch One może nie brzmią stuprocentowo jak naturalny człowiek, ale w miarę dobrze brzmią. Powiem Wam, jak w gracie sobie potem już czytane, czyli jakieś przekonwenterowane jest na pliki audio. One brzmią dużo lepiej niż teraz, te próbki. Dobra, wchodzicie sobie na taką stronę, jak właśnie Złotowicz, oczywiście w opisie link do niego jest, i pobieracie sobie te głosy. No dobra, no w tym syntezatorze mowy, schodzicie tutaj na dół i po prostu pobieracie ten głos, czyli tutaj jest lista tych głosów i pobieracie taki, który będzie wam pasował. Jako, że z Edge'a korzystam przeglądarki, która jest dosyć problematyczna, to zobaczcie, klikam Zapisz jako, to w tym moim nie. Excel, super, wszystko zapisz, i od razu on ma już problem nie, z pobraniem, bo on już, że nie zna takich źródeł, czyli muszę to jeszcze kliknąć, zachowaj, a potem tutaj otworzyć listę, a potem zachowaj mimo to. No to jest taka przeglądarka, że czasami utrudnia ona życie. No dobra, no i tego Michała pobrałem i zobaczy, to jest normalny Excel, nie, plik, czyli klikam na niego dwa razy. Klikam dwa razy, i komputer od razu mnie pyta, bo nie wie co to jest. Muszę tu kliknąć i uruchom, mimo to. Czyli po prostu, żeby go zainstalować w systemie. To u Was nie wyskoczy, tylko ja używam Komodo. Jak widzicie, on się po prostu instaluje na systemie. Zainstalował, nie? Czyli po prostu do paczki głosowej w systemie. No i dobra, no i słuchajcie, i ten głos mam zainstalowany, czyli program jeszcze raz uruchomiłem. Nie komputer, tylko program ten Balbolaka. U uruchomiłem go jeszcze raz. No i zobaczcie, widzicie tutaj na liście, że mam ten głos, czyli RH Voice. Widzicie Michał, nie? I ta Balbolka... Balbolaka dlatego jest najlepsza, dlatego że ona obsługuje dowolne głosy tam w gracie i jest spoko, nie? No i zobaczcie, ten michał głos. Zapisywanie tekstu do plików audio może być bardzo przydatne. Do tej pory pobieraliśmy sobie głos, a teraz zapiszemy ten głos w tym programie do plików audio. Podziel. Czyli tutaj klikam na ikonkę i zobaczcie podział i konwersja do plików audio, a tu jest do pliku audio, nie. To jest taka różnica, że tu, jakbyście mieli tekst tysiące stron, to byście jeden plik zrobili audio z całym tekstem, a tutaj podzieli on pliki na wybrane przez Was ustawienia. I zobaczcie, jak kliknąłem sobie do plików audio, to możemy wybierać długość bloku tekstowego, czyli ile znaków on będzie ładował w jeden plik tekstowy. 10 tysięcy to jest około 10 minut e, czytania tekstu. Tutaj możecie określić, jak mają nazywać się te pliki, jak mają wyglądać, jakie tam przypisy mają mieć, wszystko co nam tylko chcecie. No i możecie wybrać też format, tak jak wam mówiłem, jaki by wam pasował do odtwarzania. mp 3 mi się wydaje, że to jest taki najbardziej optymalny. Dobra, no i teraz, gdzie chcemy to wyeksportować? No to ja będę chciał sobie to na pulpit, stworzę sobie nowy katalog na te pliki, czyli powiedzmy sobie o, po. No i on tu zobaczcie nowy folder wybrał, ale ja chcę ten opopopop, -op -op, który stworzyłem. Więc jeszcze raz klikam. Pach, nie, Wybrany. I tutaj mi się on podzieli ten plik. I zobaczcie podział i konwersja do plików audio. Klikam. I on pokazuje mi pliki, jakie tam teksty będą w danych plikach. nie, Ale ja mam krótki tekst, to tylko jeden plik mi tak naprawdę zrobi. No i klikam podziel. Pach, pach, pach. Gotowe zrobione i zobaczcie, Opop, sobie mogę teraz otworzyć i już jest ten dokument. Tam wcześniej nazywaliśmy, jak mają się nazywać narostowo, czy jakkolwiek. Zapisywanie tekstu do plików audio może być bardzo no przydatne. No i widzicie, szczególnie jeśli chcemy czytaną książkę mieć w formie audio, a nie tylko PDF czy. No i widzicie, no i on stworzył nam pliki. Możecie całe książki Zapisywanie... sobie ładować w to i odsłuchiwać. Czasami jak nie ma innej możliwości, to warto robić właśnie. Coś takiego. Jak, jak widzicie, jest to bardzo prosta metoda do tworzenia plików audio z dowolnego tekstu. Nie wymaga żadnych tam umiejętności, wszystko jest bezpłatne. Niemniej jednak, myślę, że w niedługim czasie może na przestrzeni 2-3 lat Powstanie jakieś tam z SI tuczna inteligencja będzie czytała to znacznie lepiej. Już teraz potrafią one czytać lepiej, ale jeszcze nie potrafią zapisywać do plików audio z tych programów bezpłatnych, ale niedługo pewnie będzie to też już dostępne i będzie naturalny głos, tak jak teraz mnie słyszycie i nie odróżnicie go czy to jest naturalny głos, czy jednak maszyna cyfrowa. Z mojej strony to tyle. Dzięki za zobaczenie go filmu. Zapraszam Was na następne filmy. Trzymajcie się. Cześć.